Jednak będzie potem budować okoliczności do tego, czy Krosno będzie chciało, czy nie będzie chciało zawodnika. Po 5 latach na Tour de Cross, na zawody wrócił Grzegorz Walancek, ale po 5 latach wrócił też Tomasz Gapiński, który no co prawda oficjalnie ma 14 średnią w pierwszej lidze, ale wiemy jaki duet potrafi tworzyć, jakie biegi potrafi zafundować kibicom Żużla. No to zobaczymy, czy tak będzie w wyścigu czwartym. Aleks Rydlewski, Tomasz Gapiński, Mateusz Szczepaniak i Sebastian Szostak, do którego jeszcze ostatnie uwagi kierownika startu, a w zasadzie sędziego przez ręce kierownika startu. Jedziemy, Rydlewski, Gapiński, Szczepaniak, Szostak. Dobrze, Tomasz Gapiński, doskonały refleks i dojeżdża już do niego Sebastian Szostak, ale tam wciska się jeszcze Mateusz Szczepaniak, wywieziony, zmuszony do mocniejszego wykontrowania na wyjściu i na razie odpowiadają na 5-1, teraz na 1-5, a w zasadzie na 5-1 dla siebie jadą Ostrowianie, ale nie mogą być tego pewni. Gapiński świetnie wypuścił Szostaka do przodu, ale teraz atakowany musi bronić się przed Szczepaniakiem. Szczepaniak czy Gapiński? Jednak Tomasz Gapiński. Szczepaniak będzie szukał szerzej. Wypuszcza się gdzieś, wykontrował. Teraz chce zrobić dłuższą, prostą Szczepaniak, ale nie da rady, czujnie jedzie Gapiński. Nie da rady wyprzedzić Gapińskiego Mateusz Szczepaniak. No i proszę, znowu ta, można powiedzieć, ostrowska linia jazdy w Krośnie nam się gdzieś objawia, bo w ślad niemalże za Szostakiem jedzie Gapiński. Musi tylko unikać szprycy, ale wziął na siebie właśnie tę walkę z Mateuszem Szczepaniakiem, który jest bardzo blisko. Znowu tam gdzieś wsiadł na deflektor, ale broni się cały czas Gapiński. Szczepaniak szerzej, ją zda ten tor. Nieco lepiej. Szczepaniak do końca. Szczepaniak rozbija. Duet Krośń, duet ostrowski i 2 punkty dla Krosna w tym biegu zdobywa. Brawo, brawo, do końca Mateusz Szczepaniak. Bardzo ładnie, wow. Do końca, natomiast widać to powiedzieć przed biegiem. Widać było takie, powiedzmy, troszeczkę perturbacje Gapińskiego. Miał problemy z takim płynnym pokrętowaniem łuków. Ten motocykl go niespecjalnie chciał słuchać do końca, więc w pewnym momencie musiał troszkę bardziej przytrzymać krawężnik. Tutaj mamy powtórkę, widać na niej Szczepaniaka, który jest prawie koło przed Gapińskim. Także te błędy, te problemy niejako Gapińskiego chciał cały czas wykorzystać Szczepaniak i ostatecznie je wykorzystał. Być może sprzęt motocykl Gapińskiego